Czołem, piloci! Z tej strony Rucrat. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Strzału z Lasera, czyli luźnego programu, w którym zapodaję Wam informacje, nowości, porady, tipsy, triksy i inne sztuczki związane z Elite Dangerous oraz skupioną wokół niej społecznością. No i co? Tylko człowiek trochę ponarzeka, że Frontier daje nam same ogólniki i żadnych konkretów i już dostajemy trailer z większą ilością szczegółów na temat Fleet Carrierów i długi post o nadchodzących zmianach w Galnecie. Zaczynając od Fleet Carrierów, potocznie zwanych lotniskowcami, najpierw obejrzymy sobie trailer, który przygotował dla nas Frontier Developments. Później przeanalizujemy sobie zawarte w nim informacje i pozbieramy do kupy fakty, spekulacje pozostawiając na koniec. Okej, co w takim razie na dzień dzisiejszy wiemy o lotniskowcach? Po pierwsze, będą to lotniskowce prywatne, a to oznacza, że takiego lotniskowca będzie mógł sobie kupić każdy komandor. Te jednostki o bardzo wysokiej wartości reprezentują całkowicie nową klasę statków, która niedługo będzie dostępna na rynku dla każdego pilota. Będą oferować duży wachlarz kustomizacji i rozpoczną nową erę podróży kosmicznych. Przy pomocy statków supportu będzie można wybrać rolę naszego lotniskowca. Jak widzimy, będzie to jedna z czterech ról: eksploracja, górnictwo, statek najemniczy i statek handlowy. Każdy lotniskowiec będzie miał 16 landing padów, w tym 8 dużych, 4 średnie i 4 małe. I dodatkowo będzie oferował usługi uzupełnienia paliwa, naprawy statku i zakupu amunicji. Jak widzimy, lotniskowce będą korzystać z typu skoku hiperprzestrzennego, dostępnego do tej pory jedynie dla Capital Shipów. Jeżeli ktoś z Was był akurat w strefie wojennej czy w strefie konfliktu, do której wskakuje taki ogromny właśnie Capital Ship, to doskonale wie, o czym mówię. I ostatnią informacją z trailera jest to, co w zasadzie już wiedzieliśmy, czyli to, że lotniskowce pojawią się w grudniu 2019 roku. To jednak nie wszystko, co wiemy o Fleet Carrierach. Na forum Frontiera pojawił się bowiem wątek napisany przez Paige Harvey, czyli jedną z Community Managers FDEV. Zawarto w nim kilka dodatkowych informacji. Na dzień dzisiejszy wiemy więc, że po pierwsze, Fleet Carriery będą kosztować, cytat, dużą ilość pieniędzy, czyli kredytów. Nie została podana dokładna wartość takiego lotniskowca, natomiast spekulacje mówią o kwotach rzędu od 1 do 10 miliardów kredytów. Będzie dostępny jeden lotniskowiec na komandora. Do zakupu Fleet Carriera nie będzie wymagany dodatek Horizons. Oprócz informacji o liczbie padów do lądowania, mamy również podaną informację, że każdy komander będzie mógł włączyć lub wyłączyć jakby pozwolenie, żeby inni gracze mogli zadokować na jego Fleet Carrierze.
Mamy tutaj również podane pewne dodatkowe jakby typy wyposażenia, w które będzie można wyposażyć naszego kariera. Oprócz tych wspomnianych w trailerze mamy tutaj jeszcze bounty hunting, piractwo, szmuglerkę i search and rescue, czyli usługi ratunkowe. Co do podróży, to każdy klotniskowiec będzie mógł skoczyć na odległość 500 lat świetlnych na jeden skok. Skoki będzie można wyznaczać z poziomu mapy galaktycznej, niezależnie od tego, gdzie my się obecnie znajdujemy. Za paliwo do naszych lotniskowców będzie służył nowy typ unikatowego surowca. Ponieważ na forum oczywiście pojawiło się od razu wiele pytań, spekulacji, Frontier po kilku dniach zebrał najczęściej padające pytania i udzielił nam również na nie odpowiedzi. Czy Fleet Kariery będą skakać w czwartek z tykiem serwera? Odpowiedź Frontiera to Fleet Kariery nie będą ograniczone do skoków jedynie w czwartki. Jak często będzie można skakać naszymi lotniskowcami, nie wiadomo. Czym jest to tajemnicze nowe paliwo, unikatowy surowiec, który posłużył jako paliwo dla lotniskowców? Odpowiedź Frontiera to będzie nowy towar, który będzie można wydobyć przy pomocy górnictwa lub kupić w niektórych stacjach kosmicznych. Więcej informacji udzielą bliżej daty wydania tego grudniowego patcha. Czy lotniskowce będzie można kupić przy pomocy ARX, czyli tej nowej waluty, o której mówiłem wam w poprzednim odcinku Strzału z Lasera? Nie, Fleet Carrierów nie będzie można kupić przy pomocy ARX, czyli Frontier dotrzymuje obietnicy i nie robi z tej gry pay to win. Czy możemy skustomizować nasz lotniskowiec? Odpowiedź brzmi tak. Fleet Carrier może być skustomizowany, ale więcej informacji dostaniemy w późniejszym czasie. Czy członkowie składronu będą mogli dołożyć się do kosztu lotniskowca? I odpowiedź. Koszt lotniskowca będzie na barkach jedynie pojedynczego komandera, który będzie ten lotniskowiec sobie kupował. Innymi słowy, członkowie składronu, do którego należymy, nie będą mogli się do niego nam dołożyć. Czy lotniskowce będą ograniczone tylko do bańki, czyli zamieszkałej przestrzeni? Odpowiedź. Lotniskowce będzie można zakupić w różnych systemach i będą one mogły podróżować poza zamieszkałą przestrzeń, pod warunkiem, że będą miały wystarczającą ilość paliwa, żeby tam oczywiście dotrzeć. Gdzie mogę kupić taki lotniskowiec? Odpowiedź. Jak poprzednio, lotniskowce będzie można kupić w różnych systemach. Więcej szczegółów na ten temat w późniejszym okresie. Czy lotniskowce działają w trybie solo? I odpowiedź. Lotniskowce działają w każdym trybie, czyli open, solo i trybie prywatnej grupy. Czy lotniskowiec można zniszczyć i czy może się on bronić przed atakami? Odpowiedź Frontiera. Lotniskowca nie będzie można całkowicie zniszczyć i będzie się on w stanie sam obronić. Czy wyposażenie lotniskowca będzie miało jakiś praktyczny efekt w grze na gameplay? Odpowiedź Frontiera. Na temat wyposażenia i jednostek wspomagających lotniskowiec będziemy się wypowiadać w nadchodzących livestreamach. Czy można sprzedać lotniskowiec? Lotniskowiec może zostać zezłomowany, natomiast będzie to za mniejszą ilość kredytów niż oryginalna wartość zakupu. Czy Fleet Carrier naszego komandora zostanie w przestrzeni, kiedy my się wylogujemy? I odpowiedź Frontiera. Lotniskowce są persistent, czyli stałe, i pozostaną w grze niezależnie od tego, czy właściciel jest zalogowany, czy nie. Kolejne pytanie jest bardzo ciekawe. Czy można zmienić typ lotniskowca, jaki się posiada? I uwaga, odpowiedź Frontiera. Typ lotniskowca determinowany jest przez typ jednostek wspomagających, czyli tych support vessels, co z kolei wyznacza ekwipunek tego lotniskowca. Więcej informacji oczywiście w nadchodzących livestreamach. Czy lotniskowce będą mogły wskoczyć do systemów zamkniętych permitami, czyli przepustkami? Odpowiedź jest krótka, nie. Przy okazji Frontier podał, uwaga, datę wypuszczenia wrześniowego update'u, a ukaże się on 18 września. Na wszystkie platformy oczywiście. I to już wszystko, co na chwilę obecną wiemy o naszych lotniskowcach. Pozostaje oczywiście wiele pytań, na które Frontier nie odpowiedział, to znaczy czym jest ten nowy surowiec na przykład, to paliwo, ile w ogóle go będzie potrzeba, bo jak wiemy Frontier potrafi niektóre rzeczy w Elite zmienić w niesamowity grind,
ten grind można sobie oczywiście, jakby gracz sobie sam ten grind również jakby stwarza czasami. No jednak nie ukrywajmy, że niektórych rzeczy w Elite niestety nie przeskoczymy i czasami trzeba poświęcić naprawdę mnóstwo czasu, żeby coś w tej grze osiągnąć, na przykład zdobycie pewnych rodzajów materiałów dla inżynierów, czy tego typu podobnych rzeczy. Bardzo możliwe jest, że to samo właśnie stanie się z lotniskowcami, no jak będzie, zobaczymy. Natomiast trzeba też pamiętać, że lotniskowce to są przeogromne jednostki, no takie statki miasta w zasadzie, które początkowo miały być przeznaczone dla składronów, a nie dla pojedynczych graczy. No tu jak widać Frontier wycofał się z tego pomysłu, natomiast podejrzewam, że koszt paliwa dla takiego lotniskowca będzie jednak naprawdę ogromny i pojedynczemu graczowi trudno będzie taki lotniskowiec samemu jakby obsłużyć, że tak powiem. Nie wiadomo, czy inni gracze będą mieli jakiś wpływ na przykład podarowanie nam tego paliwa, dla przykładu, no bo jedyna odpowiedź, jaka padła od Frontiera, to to, że nasi koledzy ze składronu nie będą mogli się dorzucić do zakupu naszego lotniskowca. Kolejnym pytaniem jest oczywiście również pytanie o sam koszt zakupu, bo tutaj Frontier jedynie podał bardzo ogólnikową informację, czyli będzie to kosztować dużą ilość kredytów. Ile w przekonaniu Frontiera to jest dużo, o, jak na razie nie wiadomo. Natomiast nie zapominajmy, że no jednak kasa w tym momencie w Elite jest w zasadzie praktycznie bezwartościowa przez te różne jakby tak zwane żyły złota, które miały miejsce, czyli takie bardzo dochodowe aktywności w grze, które można było wykonywać, żeby zdobyć niesamowite wręcz ilości gotówki. Te aktywności dają nam około 100-200 milionów kredytów na godzinę gry, jeżeli dobrze to sobie wszystko tam wycyrklujemy, no więc z tego powodu gracze są po prostu, jest wielu graczy, którzy są po prostu przeobrzydliwie bogaci. I tak naprawdę kasa ma w tym momencie bardzo małe znaczenie w tej grze. Dlatego ile to jest dużo kredytów w rozumieniu Frontiera, no nie wiadomo. Na tę informację będziemy musieli niestety jeszcze trochę poczekać. To są chyba no, dwa takie główne pytania. Oprócz tego te takie najbardziej palące pytania doczekały się odpowiedzi, także na chwilę obecną można powiedzieć, że Frontier udzielił nawet jak na siebie to bardzo dużej ilości informacji na temat kontentu, który ma się ukazać dopiero w grudniu. Ja generalnie staram się powstrzymywać od spekulacji i trzymam się po prostu czystych, twardych faktów, które mamy od dewelopera. Nie zwracam uwagi na to, co piszą gracze, bo tylu ilu graczy, tyle jest teorii, tyle różnych spekulacji, także staram się z jednej strony nie hypować na ten content, aczkolwiek muszę przyznać, że zapowiada się on całkiem ciekawie. Natomiast z drugiej strony staram się również jakoś do tego nie nastawiać negatywnie, po prostu czekam i zobaczę, co dostaniemy w grudniu. No ale słuchajcie, może dość o lotniskowcach, bo kolejnym tematem, który chcę dzisiaj dla Was poruszyć, są zmiany w Galnecie. Jak pewnie wiecie, Galnet to serwis informacyjny w świecie Elite Dangerous. Dostarcza on informacji na temat wydarzeń, które mają miejsce w galaktyce i znajdziemy tutaj informacje dotyczące Powerplaya, aktywności Targoidów, bieżących Community Goalów i Interstellar Initiative, ale oprócz tego w Galnecie jest również mnóstwo takich zmyślonych jakby historii, które mają wprowadzić takie po prostu fabularne tło do Elite Dangerous. Zadaniem tych historii było sprawienie, żeby świat tej gry jakoś żył, żeby było wrażenie, że to nie jest po prostu martwy świat, tylko no żyjąca galaktyka, w której co chwila coś się dzieje. Mają miejsce intrygi, festiwale kulturalne, porwania statków, przejęcia stacji kosmicznych przez jakieś organizacje terrorystyczne. No mnóstwo tutaj różnych historii zostało przez te kilka lat nam opowiedzianych. Natomiast ich minusem było niestety to, że no to były po prostu historie zmyślone, które tak naprawdę nie miały żadnej faktycznej reprezentacji w grze. Doskonałym przykładem jest tutaj historia Gana Romero, czyli człowieka, który porwał statek kosmiczny z jakiejś stacji, był tam po prostu mechanikiem na tej stacji i pewnego dnia zaczął mieć dziwne sny, które opisał w swoim dzienniku i one go chyba sprowadziły na taką do takiej po prostu psychozy, że w końcu postanowił ukraść statek kosmiczny, na którym pracował w doku i udał się w nim w nieznanym kierunku. Gracze podchwycili tą historię i bardzo wielu z nich poleciało szukać naszego Gana Romero. Niektórzy spędzili naprawdę długie tygodnie w przestrzeni szukając jakichkolwiek śladów porwanego statku. Na forum Frontiera pojawił się ogromny wątek, w którym gracze, którzy zaangażowali się w tą inicjatywę, wymieniali się informacjami, znaleziskami czy jakimiś teoriami na temat tego, gdzie ten Gan Romero może być. Jak widzicie, w wątku pojawiło się ponad 100 postów i naprawdę bardzo wielu pilotów zaangażowało się w poszukiwania zaginionego statku.
Natomiast Frontier w końcu przyznał, że to była no jedynie zmyślona historia, która nie miała jakiejkolwiek reprezentacji w świecie gry. To znaczy ani nie było tego statku tam nigdzie, ani tego statku nie można było znaleźć, ani nie można było znaleźć tego pilota, czy jakiegoś wraku nawet po nim, czy kapsuły ratunkowej w kosmosie. No po prostu była to w 100% historia zmyślona. Wydaje mi się, że ta inicjatywa doprowadziła w końcu do tego, że Frontier się trochę zreflektował i stwierdził, że to trochę nie fair w stosunku do graczy zapodawać im takie zmyślone historie i sprawiać, że oni tak naprawdę szukają czegoś, czego w grze w ogóle nie ma. I zgodnie z postem, który teraz widzicie na ekranie, napisanym przez Stevena Benedetti, czyli jednego z nowych community managers Frontiera, w naszym galnecie zajdą pewne poważne zmiany. W skrócie chodzi o to, że w najbliższej przyszłości artykuły w galnecie skupią się na aktywnościach, które są faktycznie w grze, na gameplayowych rzeczach, których można faktycznie doświadczyć w Elite, a nie na tych zmyślonych historiach, z których w grze tak naprawdę nic nie ma. Tutaj jako przykład zostały podane na przykład Interstellar Initiatives, czyli ta niedawna enklawa, którą mieliśmy. Całkiem spoko w sumie to było doświadczenie, muszę powiedzieć. Release'y nowych statków czy modułów do statków i jakieś takie znaczące wydarzenia dla ogólnej fabuły w grze. Historie, które są całkowicie zmyślone, które są tutaj nazwane off-camera, zostaną całkowicie wykluczone z Galnetu. Informacja ta jest dosyć ogólnikowa, jak to u Frontiera zwykle bywa, i po wielu pytaniach graczy, które w wątku, który Frontier zamieścił, dostaliśmy również kilka odpowiedzi na najczęściej padające pytania. I po kolei mamy tutaj, co doprowadziło do tej decyzji. Odpowiedzią jest to, co już wam mówiłem, po prostu Frontier się trochę zreflektował, że te wiadomości off-camera jakby nie miały żadnego wpływu na grę jako taką, a oprócz tego jest teraz w grze wiele rzeczy, na których Galnet może się faktycznie konkretnie skupić, no i powodem tej decyzji było właśnie to. Czy to oznacza, że przez te cięcia w historiach off-camera rzeczy takie jak Interstellar Initiatives dostaną więcej historii, szczegółów i rzeczy do lore? Odpowiedź Frontiera: tak. Przez to, że team scenarzystów będzie się mógł teraz skupić na rzeczach takich właśnie jak Interstellar Initiative, będą mogli produkować więcej kontentu związanego z tymi rzeczami, które są dostępne bezpośrednio w grze. Podczas pierwszej inicjatywy, czyli Bridging the Gap, wiele z komentarzy całkiem słusznie wskazywało, że na przykład reakcje Ramtacha czy Aegis powinny się również znaleźć w Galnecie jako po prostu ludzi czy organizacji związanych z fabułą, która wtedy miała miejsce w grze. Dzięki temu, że team będzie się mógł skupić teraz na tych właśnie historiach, będą mogli dodać więcej kontentu typu właśnie reakcje różnych znamienitych postaci z naszej galaktyki. Czy możemy się spodziewać więcej kontentu w Galnecie mającego związek z wydarzeniami dotyczącymi dużych grup graczy? Odpowiedź Frontiera: omówiliśmy tą sprawę i na chwilę obecną nie mamy dla was żadnych konkretnych szczegółów, ale będziemy się temu przyglądać w najbliższej przyszłości. Czy historie typu off-camera zostaną całkowicie zdjęte z Galnetu, czy tylko ich liczba zostanie zredukowana? Odpowiedź Frontiera: na chwilę obecną plan jest taki, żeby je całkowicie z Galnetu usunąć. Ale mogą wrócić do tej decyzji w przyszłości i z powrotem przywrócić takie tego typu zmyślone historie, aczkolwiek nie w takiej ilości jak do tej pory. Czy ilość informacji artykułów w Galnecie się zmieni? Czy będzie ich więcej, czy mniej? Odpowiedź Frontiera: kontentu w Galnecie będzie trochę mniej, ale będzie on bardziej skoncentrowany na konkretnych wydarzeniach. Czy team scenarzystów jest understaffed, czyli czy nie ma tam wystarczającej ilości ludzi, żeby po prostu zająć się tym wszystkim, co należy w grze opisać? Odpowiedź Frontiera: nie. Szczerze mówiąc, właśnie zatrudniliśmy kolejnego scenarzystę na pełny etat, ale mamy przed sobą bardzo ambitny plan produkcyjny i refokus tego teamu scenarzystów był niezbędny do tego, żeby ten plan wykonać. Co się stanie z Galnet Audio? Galnet Audio zostanie w grze i będzie działał tak jak do tej pory. No i tu mamy pytanie właśnie o historię Gana Romero. Czy historia Gana Romero miała swój odpowiednik w grze? Odpowiedź Frontiera: historia Gana Romero zawsze była pomyślana jako historia off-camera. W
fakt, że niektórzy gracze założyli, że jest to content jakiś w grze i podjęli poszukiwania Romero, był kolejnym dowodem na to, że historie typu off-camera powinny być kluczowe dla naszego doświadczenia z grą. I były tak naprawdę gwoździem do trumny przy tej decyzji, żeby usunąć ten typ kontentu z Galnetu. No i tutaj jest pytanie już o konkretną linię fabularną, która się toczyła właśnie w Galnecie, czyli Festiwal Kulturalny Sojuszu. Czy będzie on zakończony? No i odpowiedź na to pytanie brzmi, że oczywiście tak. Artykuły dotyczące Festiwalu Kulturalnego Sojuszu zostaną w grze opublikowane. I to tyle, co wiemy na temat zmian w Galnecie, moi drodzy. Czy one są dobre? No to zależy od waszego podejścia. Dla mnie te historie takie typu właśnie off-camera, czyli te takie zmyślone, jakby nie było, dodawały jednak jakiegoś tam smaczku w grze. Sprawiały, że faktycznie czytając to, człowiek czuł, że ten świat jakoś żył, że był aktywny, że coś tam się działo w tle, poza naszymi przygodami w kosmosie, poza wojnami, walką z Targoidami, że coś tam jednak się w tle działo w Federacji, w Imperium, w Sojuszu, w systemach niezależnych. No, z drugiej strony jednak tutaj oczywiście jak najbardziej przyznaję rację tym, którzy mówią, że te historie powinny być w grze, a ich niestety nie było. Ja również bym chciał bardzo zobaczyć na przykład finał historii Ganna Romero w grze, chociaż jakiś wrak statku na jakiejś planecie, czy jakiś znaleziony przekaźnik z nadajnikiem z jego, wiecie, z jego jakimiś tam przygodami w kosmosie, które przeżył. No wiele, wiele różnych pomysłów tutaj mogłoby być. Natomiast nie da się ukryć, że fakt, że to była historia całkowicie zmyślona, a niektórzy gracze jakby się na nią złapali i polecieli szukać Ganna Romero gdzieś nie wiadomo gdzie, świadczy o tym, że jednak no to jest trochę jednak nie fair w stosunku do graczy, że Frontier zapodaje nam historie, które tak bardzo zawładnęły naszą wyobraźnią. Tutaj no oczywiście to, że ta historia na tyle zawładnęła wyobraźnią graczy, że oni podjęli się poszukiwań tej zmyślonej postaci, świadczy tylko o tym, jak bardzo gracze są spragnieni tego typu kontentu w grze, takiego bardziej fabularnego, bardziej takiego nie wygenerowanego przez generator misji, tylko takiego bardziej, wiecie, zrobionego ręcznie, z przemyślanej historii, która ma swój początek, środek, koniec, jakieś po prostu fabuły w grze. No ale jakby nie było, jest to oczywiście nie fair w stosunku do graczy, że ten content, mimo tego, że jest opisany w Galnecie, w grze, jednak w żaden sposób nie istnieje. Były oczywiście ku temu wyjątki. Jednym z takich wyjątków była historia, nie wiem czy ktoś pamięta taką historię, nie pamiętam już jak nazywała się ta grupa terrorystyczna, która oponowała jedną ze stacji kosmicznych parę miesięcy temu i tam zagroziła, że zdetonuje atomówkę w tej stacji, jeżeli tam nie zostaną spełnione jakieś tam żądania. Natomiast ja tam akurat wtedy poleciałem na tą stację i powiem wam, że tą stacją rządziła frakcja właśnie o takiej nazwie, jaką miała ta grupa terrorystyczna w Galnecie, a wszystkie systemy stacji, wszystkie usługi na stacji były po prostu wyłączone, niedostępne. Także czasami zdarzało się, że te historie w Galnecie miały jakieś tam odwzorowanie w grze, no ale zdarzało się to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, no i jednak było to takie, moim zdaniem, troszeczkę zbyt mało tego było, żeby miało to jakiś sens, żeby to dalej kontynuować. Także moim zdaniem ta zmiana wyjdzie grze chyba na lepsze, aczkolwiek fajnie by było, gdyby jednak te historie takie off-camera, niektóre przynajmniej w grze pozostały, wiecie, takie, które, co do których nie ma wątpliwości, że to są historie zmyślone. Na przykład Festiwal Kultury Sojuszu, który dzieje się gdzieś na planetach, czy wiecie, no są to jakieś zmyślone lokacje, których oczywiście w grze nie ma, jako takich konkretnych lokacji. Tego typu rzeczy myślę, że fajnie by było, gdyby jednak zostały, bo one jednak dodają takiego fabularnego smaczku i trochę sprawiają, że ten świat staje się bardziej spójny, bardziej wyrazisty, że jednak mamy wrażenie, że coś tam się dzieje. Oprócz tego, że my sobie latamy naszym statkiem i podbijamy kosmos, to w tle dzieją się zwyczajne wydarzenia, żyją na planetach zwykli ludzie, którzy mają swoje własne problemy. Moim zdaniem muszę powiedzieć, że tak pół na pół, fajnie by było, gdyby tych historii jednak trochę zmyślonych zostało, ale mówię, żeby to były takie historie, co do których nie byłoby wątpliwości, że są to właśnie historie zmyślone. I na koniec mam dla was, dla mnie przynajmniej osobiście, dosyć smutną informację. Mianowicie jeden z community managerów Frontiera, czyli Brad C, odchodzi z firmy. Jest to dla mnie osobiście wiadomość o tyle smutna, że ja jestem moderatorem na forum Frontiera, a Brad był takim jakby szefem moderatorów. On był community managerem, który po pierwsze zajmował się nami moderatorami jako taki po prostu komunikator pomiędzy nami a Frontierem.
a po drugie był menedżerem forum, czyli on programował wszystkie pluginy, całą funkcjonalność forum, którą mamy na forum, taką customową, została właśnie zaprogramowana przez Bretta. Brett sam zaczynał na forum Frontera jako moderator w 2006 roku w sekcji Roller Coaster Tycoon 3. W 2015 roku został zatrudniony przez Frontiera i dostał rolę menedżera forum. Brett to jeden z najbardziej pogodnych i obdarzonych poczuciem humoru kolesi, jakich znam, naprawdę człowiek złoto. Ten facet, uwierzcie mi, niezależnie od tego, o której godzinie się go na Discordzie spingowało, że coś jest z forum nie tak, albo że serwery gry nie działają, albo że nie można się zalogować, albo cokolwiek innego, cokolwiek się działo w serwerowni, na forum, z Elite, czy to była 3 rano, czy to była 4 rano, czy to była 11 wieczorem, ten człowiek zawsze, zawsze był po prostu dostępny, zawsze momentalnie w zasadzie reagował. Szczerze mówiąc, ja podejrzewam, że to jest robot, jakiś android, on po prostu chyba nigdy ten człowiek nie spał. Dlatego ode mnie, Brecie, mój kochany, serdeczne podziękowania za wszystko, co zrobiłeś. Jesteś niesamowitym człowiekiem i będzie mi ciebie bardzo, bardzo brakować w naszej moderskiej i w ogóle w naszej elitowej całej społeczności. Brett zamieścił na forum Frontiera taki wątek pożegnalny, który teraz widzicie na ekranie. Linki oczywiście znajdziecie jak zawsze w opisie tego filmu, do wszystkiego, co wam dzisiaj tutaj zamieszczam. Natomiast jeżeli macie chwilkę czasu, proszę was, wejdźcie na forum, wejdźcie na ten wątek, pożegnajcie Bretta, bo ten człowiek jak nikt z community teamu frontierowego naprawdę zasługuje na to pożegnanie. Sprawmy, żeby to jego odejście było dla niego przyjemne i miłe. Taką mam do was osobistą prośbę ode mnie, bo nie ukrywam, że z Brettem się zaprzyjaźniłem prywatnie, nigdy go nie spotkałem na żywo. Znam go tylko z Discorda, znam go tylko z takich po prostu z pogaduszek online, natomiast w tym momencie uważam go naprawdę za swojego dobrego przyjaciela. Spędziliśmy mnóstwo czasu na rozmowach i jest to człowiek złoto, do rany przyłóż, naprawdę koleś jest niesamowity, niesamowity człowiek. Tak naprawdę słuchajcie, dzięki temu człowiekowi społeczność Elite, nie tylko dzięki niemu, ale w dużej mierze dzięki niemu społeczność Elite jest tym, czym dzisiaj jest, a jest to jedna z najlepszych społeczności, w jakich miałem przyjemność uczestniczyć. A uczestniczę w społecznościach online od ponad 15 lat jako twórca społeczności, jako administrator, jako moderator. Byłem zaangażowany w przeróżne projekty online. Uwierzcie mi, społeczność Elite, jaka by nie była, to naprawdę jest to jedna z najlepszych społeczności, z jakimi miałem styczność w grach online. I nie tylko w grach, ogólnie na internecie. A Brett jest człowiekiem, który naprawdę w dużej mierze do tego się przyczynił. Także napiszcie mu kilka ciepłych słów na pożegnanie. Niech poczuje, że ta społeczność elitowa zasługuje na to, czym się stała właśnie dzięki niemu. To tyle piloci z mojej strony. Tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku ciekawych rzeczy. Zapraszam was na kolejny odcinek. Zapraszam was na mój kanał Twitch, który niedawno otworzyłem. Tam przeniosłem cały swój content live. Zapraszam was na mojego Discorda. Jeżeli chcecie sobie poza grą posiedzieć, pogadać ze mną, z moją społecznością. No i co, żegnam się już z wami. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!